Rosjanie nie ograniczali się tylko do planów załogowych przelotów wokół planet wewnętrznych. Odsunięty nieco na boczny tor Feoktistov czuł, że międzyplanetarny statek TMK i jego późniejszy wariant TMK Mavr są zbyt ograniczone, dlatego nie zamierzał się poddawać i wraz ze swoimi współpracownikami zaprojektował misję zakładającą lądowanie na czerwonej planecie. Plan ten przerodził się w projekt dwóch odmiennych koncepcji statków międzyplanetarnych i to właśnie im będzie poświęcony dzisiejszy odcinek. TMKE, bo tak nazywał się pojazd Feoktistova, miał być zasilany elektrycznym silnikiem nuklearnym. Konstruktor koniecznie chciał bowiem zastosować nowoczesne silniki jonowe, które były już opracowywane przez OKB-1. Silniki jonowe Mielnikowa miały dać mały ciąg, pozwalający TMKE na powolne nabieranie prędkości za pomocą spiralnej trajektorii, do momentu, w którym statek osiągnie prędkość ucieczki i wyruszy w kierunku Marsa. Niestety, silnik jonowy potrzebował bardzo dużo energii elektrycznej. Panele słoneczne, które miałyby go zasilić, musiały mieć co najmniej 36 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Z tego powodu zdecydowano się na alternatywne zasilanie za pomocą reaktora nuklearnego, który miał zostać oddzielony od habitatu poprzez instalację na długich, teleskopowych wysięgnikach. Cały statek miał zostać wyniesiony na orbitę za pomocą dwóch startów rakiet N1 i tam zmontowany w jeden pojazd. Na swój pokład miał zabrać 6 kosmonautów, w przeciwieństwie do 3, które mógł zabrać TMK-1 Mavr. Długi na 175 metrów pojazd zawierał sekcję TMK-1 o wielkości 6x18 metrów, w której znajdował się habitat dla kosmonautów, mały tunel, do którego dokowane były lądowniki i kapsuły służące do powrotu na Ziemię, długi kratowy wysięgnik, na którym miały być zamontowane silniki, zbiorniki paliwa i reaktor, lądowniki z elementami marsjańskiego pociągu oraz dużą tarczę radiacyjną osłaniającą załogę przed reaktorem nuklearnym. Ambitny plan Feoktistova zakładał 3-letnią misję na Marsa. Po przybyciu na miejsce, 5 lądowników miało dostarczyć na powierzchnię planety elementy do złożenia marsjańskiego pociągu, zwanego też marsochodem, czyli specjalnego zasilanego nuklearnie łazika składającego się z kilku przedziałów, to jest przedniego wagonu, w którym znajdowała się kabina załogi, manipulatory i systemy wierteł, wagonu, w którym znajdował się pionowzlot, specjalny pojazd do poruszania się w marsjańskiej atmosferze, 2 wagony z pojazdami służącymi do powrotu na statek orbitalny oraz tylny wagon, w którym znajdował się reaktor nuklearny. Tak skonstruowany marsjański pociąg miał prowadzić badania na powierzchni planety przez okrągły rok. Podróż załogi była zaplanowana tak, aby przejechali oni trasę od północnego do południowego biegu na Marsa. Po zakończeniu prac załoga miała zabrać próbki gleby i powrócić na TMKE, a ostatecznie zakończyć 3-letnią misję powrotem na Ziemię. Nie były to jednak ostatnie słowa o KB-1, które przynajmniej do momentu, kiedy w 1966 roku wszystkie wysiłki zostały skierowane na realizację programu N1L3, ciągle pracowało jeszcze nad projektami misji marsjańskich. Ostateczna wersja TMK nosiła miano KK, której akronim rozwijał się w przydługą nazwę Kosmiczny Kompleks do Dostarczenia Załogowej Ekspedycji na Marsa. Statek KK składał się z 6 modułów, czyli modułu EK, statku ekspedycyjnego, w którym znajdowała się sterownia, modułu OK, kompleksu orbitalnego, w którym umiejscowiono przestrzeń do życia i prowadzenia pracy, modułu SA, czyli lądownika używanego przez załogę do wylądowania na Marsie, modułu AV, członu lądownika służącego do powrotu na statek z powierzchni Marsa, modułu RV, stanowiącego napęd rakietowy modułu AV i modułu PS, stacji planetarnej, która miała być zmontowana przez kosmonautów na powierzchni czerwonej planety. Start misji zaplanowano na 1980 rok. Statek miał zabrać 3-osobową załogę w 300-dniową podróż na Marsa. Załoga miała następnie spędzić na powierzchni planety 30 dni i powrócić na orbitę, a tam czekałaby ich jeszcze 300-dniowa podróż powrotna na Ziemię. Projekt był bardzo ambitny, ale zanim został w pełni ukończony, OKB-1 całkowicie przestawiło się na prace związane z planem podboju Księżyca. W związku z tym wszystkie działania związane z Marsem zostały wstrzymane. Wrócono do nich dopiero po lądowaniu Apollo 11, kiedy przez krótki czas wydawało się, że wyścig w kosmos będzie miał jeszcze kolejną rundę. Ale to temat na zupełnie inną historię. Podobnie jak w przypadku TMK Mavr, grabarzem rosyjskich marzeń o podboju czerwonej planety był wyścig na Księżyc i klęska poniesiona przy budowie rakiety księżycowej. Nie był to jednak koniec ciekawych projektów, które powstawały w rosyjskich biurach konstrukcyjnych, ale o tym opowiem kiedy indziej. Dzisiaj dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.